Diabeł jest pokonany i wszyscy o tym wiemy. Zatem pytanie, skąd tyle problemów? Też jestem wyznawcą tego, że diabeł jest pokonany i jest pod naszymi stopami, a z drugiej strony, skąd ta zatrważająca fala różnych problemów? Chciałabym wam dzisiaj włożyć do ręki dwa narzędzia i powiem wam dzisiaj o dwóch rzeczach. Mianowicie o tym, aby nie czcić swoich problemów i o prostym i szczerym komunikowaniu się z Bogiem. Ja te dwie rzeczy wprowadziłam do swojego życia i one mi przyniosły sukces. Czy miałam ten sukces od razu? Nie. Ale z Duchem Świętym sobie to wypracowałam. Wszyscy chcemy mocy, chcemy moc uwalniać. Chcę ci powiedzieć, że moc, którą uwalniasz, to nie twoja moc i żadna w tym twoja zasługa. Możesz być totalnym partyzantem, nienależącym nigdzie i będziesz uwalniał Bożą moc. Ale twoja zmiana świadczy o twojej współpracy z Duchem Świętym. Otwórzcie sobie list do Efezjan. Wszyscy na pewno to słowo znacie, ja też go znam. Natomiast od wiedzy do praktyki, jak wszyscy wiemy, jest spory kawałek. List świętego Pawła do Efezjan, 2 rozdział, tak naprawdę 6 werset. Tylko to jest ważne. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. I to słowo jest mega ważne, aby z tej perspektywy patrzeć na każdy problem. Tylko i wyłącznie na każdy problem należy patrzeć z perspektywy tronu. Nie możemy patrzeć na jakikolwiek problem z pułapu tego problemu. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Niby proste, ale jak trudne do wykonania, niby proste, a jednak jeśli nie wykonujemy tego, to mamy po prostu problemy. To mamy po prostu problemy. Jakikolwiek problem w twoim życiu się pojawia, musisz na niego patrzeć z perspektywy tego, kim jesteś w Chrystusie i skąd zarządzasz. Gwarantuję ci, że jeśli przez miesiąc czasu zostawisz wszystkie inne rzeczy i będziesz rozważał siebie na tronie, wiele rzeczy z twojego życia odpadnie. To są mega proste rzeczy. Chrześcijaństwo jest mega proste. Jezus jest mega prosty i bardzo łatwy do dotknięcia. Również bardzo łatwy do doświadczenia. To religia i zbędna teologia, tak, powoduje, że jest nam trudno wejść w ogóle w Boże obietnice. Czyli jeszcze raz, jakikolwiek problem jest w twoim życiu, patrzysz na niego z perspektywy tronu. Kiedy rozważasz bardzo długo o jakimkolwiek problemie, to świadczy to o tym, że on jest dla ciebie ważny. I teraz każdy z was musi zajrzeć w swoje serce. Jak to jest, kiedy pojawia się jakiś problem? Czy go czczę, czy natychmiast biorę nad nim autorytet? Coś tam się pojawia, jakiś demon, jakaś warownia, tak? I teraz jest pytanie, co my z tym robimy? Czy w paniczny sposób latamy koło tego problemu? Jeśli tak, to znaczy, że go czcimy. A to, co czcimy, to przychodzi do naszego życia. I teraz zobaczcie, są mega w ogóle proste rzeczy. My nie jesteśmy z tej ziemi. Jesteśmy z nieba. W niebie problemów nie ma. Problemy są na ziemi. My jesteśmy duchami chodzącymi po tej ziemi. Ale jeśli my się utożsamiamy z tymi problemami, tak? No to niestety perspektywa problemu jest w stanie człowieka przygnieść. Za wszystko, za co się bierzesz w swoim życiu, czy to jest rzecz mała, czy to jest rzecz duża, musisz się wziąć z perspektywy tronu. Z Chrystusem Jezusem.
jestem posadzona w okręgach niebieskich, z Nim zasiadam na tronie. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jakże proste rzeczy, a jakże wyświechtane. Jakże proste, a jakże trudne do zastosowania. Rozumiecie? To w ogóle trzeba w siebie w ogóle spojrzeć. Cokolwiek się pojawia, bo to musisz w ogóle zobaczyć siebie. Czy panikujesz? Czy tak naprawdę w ogóle, wiesz, przyglądasz się? Oglądasz z góry jak mapę. Wiecie, to tak jak z mapą w ogóle, w jakimś pomniejszeniu. Kiedy patrzysz z perspektywy tronu na jakikolwiek problem, to w ogóle patrzysz go, wiesz, w takim pomniejszeniu jak w skali i jesteś w stanie w ogóle z góry zobaczyć, aha, tak to wygląda, tak to wygląda. W ogóle w Chrystusie Jezusie mam włożoną do ręki wszelką możliwość, każde narzędzie, tak? Mam mądrość wszelkiego rodzaju, żeby w ogóle podejść do tego problemu i go rozwalić, ale nie zamierzam go czcić. Nie zamierzam czcić tego problemu. Diabeł jest pokonany, a więc jeśli jest pokonany, to nie musimy z nim walczyć. I kiedy przychodzi problem, to nie należy z tym problemem walczyć. Dlatego, że wtedy, kiedy my z nim walczymy, wtedy pokazujemy przeciwnikowi, że to, co do nas przyszło, to jest naprawdę dla nas ważne i pokazujemy swoją niemoc wobec tego problemu. Cokolwiek przychodzi, musisz się wytrenować do takiego miejsca i to jest trening. I tutaj się kłania proste chodzenie z Bogiem. I to jest trening. Tutaj się kłania nasza tożsamość w Jezusie. Wiecie, tego nikt za nas ani nie wymodli. Wiecie, ponieważ wiecie jak jest. Bądźmy szczerzy ze sobą. Tyle mocy, która została uwolniona, tyle namaszczenia, które zostało uwolnionego, tyle rąk, których zostało położonych, tak? I powiedzmy, dany problem nie mija. Więc teraz jest pytanie. Albo ja nie mam wiary, albo oni nie mają mocy, albo to w ogóle wszystko jest jakaś lewizna. Wiecie, o co chodzi? Albo ja nie mam wiary, albo oni nie mają mocy, albo ten Jezus w ogóle tak naprawdę, kurczę, to nie jest nami zainteresowany. Tylko to zupełnie inaczej wygląda. Ten wielki potencjał mocy to wyrwał nas z piekła. A dalsze nasze życie to dyscyplina. Tego się nie lubi. Ja też w swoim życiu nie lubiłam dyscypliny. Każdy chce być w jakimś stopniu rajskim ptakiem. Wstawać sobie, o której się chce i robić, co się chce. Ale jak się wstaje, o której się chce i się robi, co się chce, to się niewiele ma. Fajnie. Jak się wstaje, o której się chce i się robi, co się chce, to się niewiele posiada, to się niewiele ma. Chcę wam powiedzieć, żebyście się nie przerażali żadnym problemem. Żadnym. Wielu z was doszło do miejsca w tym kościele, do którego w życiu nie doszliście nigdy. Ponieważ dochodziliście do pewnego miejsca, tak? Ja to ostatnio mówiłam Przemkowi i natychmiast się w świecie zrywaliście. Ponieważ przychodziła jakaś odpowiedzialność. I w świecie się wali taki numer, że się ucieka. Coś tam się zawali, coś tam się zepsuje i natychmiast charakter w nogach i do przodu. Ale jesteście teraz w takim miejscu, że pokonujecie swoje problemy. Małe i duże. Tylko podstawa tego wszystkiego jest taka, aby nie czcić żadnego problemu. Nigdy problem nie może nas przygnieść. Wiecie, o co diabłu chodzi? Aby ukraść nam radość codziennego życia. Kiedy uda jemu się wprowadzić naszą głowę w taki stan, że pokaże nam, zobacz, zobacz ile tu gnoju. A zobacz tutaj, a tutaj, a tutaj? Nie no, w ogóle nie podźwignę tego. Rozumiecie? I tak człowiek się nakręca, i często jest tak, że ludzie rezygnują. Dlatego, że zobaczyli jakiś w ogóle duży potencjał problemu. Ale problem nie jest problemem. To nie problem jest w problemie. Problem jest tu.
Problem po prostu jest tu. Nie czcijcie swoich problemów. Ja kiedy przyszłam do Jezusa, to miałam ogromne problemy. I wcale nie było tak, że oddałam życie Jezusowi i natychmiast moje życie było usłane różami. Choć wiele osób mówiło do mnie tak, wiesz, oddasz życie Bogu, będziesz miała tak ładnie, tak pachnąco. Niestety tak nie miałam. Poczułam ogromną ulgę, kiedy oddałam Jezusowi swoje życie, tak jak gdyby spadł ze mnie ciężar, w ogóle piekła. Ale moje życie fizyczne, ono się od razu nie zmieniło. To w ogóle było przedziwne w ogóle, że zrobiło się nawet jeszcze gorzej. Oddałam życie Jezusowi i zamknęli do więzienia Artura, mojego tatę, mojego jednego szwagra, drugiego szwagra. Ja mówię, ale jasno, w ogóle diabeł jest pokonany. Rozumiecie? I często ludzie patrzą w ogóle na coś takiego, diabeł jest pokonany? Tak, diabeł jest pokonany. Ale jest też taka prawda, że sąd Boży rozpoczyna się od domu Bożego, właśnie od nas. Właśnie od nas. Problem nie jest problemem. Problem jest tutaj. Rozumiecie? Nie wolno przed tymi rzeczami uciekać. W ogóle, jeśli bierzesz się za problem, to masz się za niego brać z perspektywy władzy w Chrystusie. Tak naprawdę siedzisz na tronie, masz berło. Rozumiesz? Masz usta i wypowiadasz słowa wiary do każdego problemu. Do każdego problemu, do którego powiesz, on musi się usunąć. Każda góra musi ustąpić. Każdy pagórek musi ustąpić. Każda lewa relacja musi się wynieść. Rozumiecie? To są ważne rzeczy. Wtedy, kiedy my nie odpuszczamy, rzeczy się dzieją. Wtedy, kiedy my odpuszczamy, rzeczy się nie dzieją. Ponieważ kiedy ziemia milczy, to niebo nie może działać. Ponieważ Bóg nie wie, o co nam w ogóle chodzi. Trzeba w ogóle wypowiadać rzeczy. Stąd jest napisane, wtedy, kiedy się modlicie, mówcie, mówcie, mówcie. W ogóle mów. W ogóle często trzeba w ogóle przyjść do Boga w takiej szczerości i w ogóle powiedzieć, Boże, ja nie rozumiem za wiele. Potrzebuję się w ogóle poodkurzać z różnych rzeczy, które usłyszałem. Być może i dobre nauczanie, ale na ten czas ono jest nie dla mnie. Potrzebuję się z tego w ogóle odkurzyć, a niech zostanie we mnie to, co jest potrzebne dla mnie do budowania mojego życia. Jakikolwiek problem pojawia się w twoim życiu, to pamiętaj, że ty masz nad nim autorytet. O ile się nie wycofasz, o ile nie uciekniesz, o ile jak gdyby geneza tego problemu cię nie przyciśnie, rozumiecie? Stąd tak bardzo ważne jest, żebyśmy my patrzyli na to wszystko z perspektywy nowego człowieka. Nowy człowiek to nowy człowiek, on jest narodzony w duchu i on problemów nie ma. Problem jest z naszymi duszami, które zostały pokarane przez diabła w świecie. Rozumiecie? Ale tak naprawdę to nie jest problem. Chcę ci powiedzieć, że za wszystko, za co się wzięłam w moim życiu, często to były rzeczy naprawdę bolesne. Często to były rzeczy takie, że myślałam, że ich nie przejdę. Po ludzku one były dla mnie nie do przejścia. Ale kiedy brałam Słowo Boże, jesteście ludźmi Słowa, ja wierzę w to, że jesteście ludźmi Słowa, że nie lecicie tylko na niedzielnych nabożeństwach, że nie lecicie tylko na namaszczeniu, ale że jesteście ludźmi Słowa. Trzeba brać Słowo. Biblia mówi, że Słowo Boże jest jak miecz, też jest jak młot. Trzeba brać adekwatne słowo do danego problemu i trzeba w ten problem uderzać, rozwalać mocą Bożego Słowa. Biblia mówi, że nie dzięki wam ta góra ustąpi, tak? Ale dzięki mocy Świętego Ducha. To są bardzo ważne rzeczy. To są bardzo ważne rzeczy, jeśli chcemy, aby w naszym życiu rzeczy były trwałe. Nie takie, wiecie, że nasze życie jak chorągiewka i wszystko jest jak chorągiewka. To trzeba mega poważnie podejść do tych wszystkich rzeczy. Ale pamiętaj, problemu nie czci. Jakikolwiek kaliber zobaczysz w swoim życiu, to on nie jest wart tego, aby chodzić wokół niego. Żaden problem nie jest wart, aby chodzić wokół niego. Problem to się bierze tak, rozumiecie? Aha, odrzucono go. Ile ma twarzy? Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta.
Odrzucenie ma wiele twarzy, ale to Cię nie może przerazić, ponieważ w Chrystusie jesteś nowym stworzeniem. Za cokolwiek się weźmiesz, to Ci wyjdzie. Do czegokolwiek przyłożysz swoją rękę, to Ci się uda. Nie przegrasz. Jesteś zwycięzcą. Nie wycofuj się. Nie wycofuj się. Rozmawiam z wieloma ludźmi i jak dzwonią do mnie, to pierwsze co, kiedy rozmawiamy, zazwyczaj jest tak, że ludzie dzwonią, ponieważ chcą pomocy. Więc zazwyczaj chcą pomocy, bo mają jakiś problem. I często jak rozmawiam właśnie z ludźmi, to słyszę tą panikę w głosie. Ale no przecież to! Ja mówię, tak to trzeba mówić o Jezusie. Ale przecież Jezus! A problem jest taki. A problem jest taki malutki. Rozumiecie? Kiedyś dostałam takie słowo od Boga. Nie czci problemu, ponieważ zawartość tego Cię obciąży maksymalnie. Wiecie, kiedy jesteśmy obciążeni, człowiek obciążony nie ma na nic ochoty. Kiedy jesteśmy obciążeni, to tak naprawdę wiecie, wielokrotnie można krzyczeć. Ale kiedy jesteś obciążony, to wiesz jak jest. Nie chce Ci się żyć, nie chce Ci się funkcjonować. Nie chce Ci się buzi do nikogo otwierać, nie chce Ci się śmiać. Przychodzisz do kościoła i tak naprawdę, kurczę, iść tam, nie iść, oni skaczą, tam jest głośno, znów będzie podnieść ręce, podnieść głos, a mi się nie chce. A mi się nie chce. I wiecie, dlaczego się nie chce? Bo problemy urosły do rangi bóstwa. Ponieważ problemy urosły do rangi bóstwa. Nie czcijcie swoich problemów. Problem to, krótko mówiąc, problem się bierze za mordę. Rozumiecie? I tak naprawdę wyrzuca go się ze swojego życia. Chcę Ci powiedzieć, że widziałam teraz człowieka, który ma problem. Widziałam człowieka skazanego, bliską mi osobę, byłam na sprawie. I zobaczyłam człowieka, który, kiedy go prowadzili, miał skute nogi i skute ręce. I zobaczyłam więźnia, autentycznego więźnia, którego ruchy były skrępowane, który, żeby się do mnie przytulić, ponieważ nie widzieliśmy się 12 lat, to podchodził, wiecie jak, miał krótkie kroki i ręce miał tak, więc przytulić się mogliśmy tylko tak. To był więzień. Miał autentycznie skrępowane ręce i autentycznie skrępowane nogi. Całe jego życie jest skrępowane. Ale Ty nie jesteś skrępowany. Wiecie, problem to może mieć ktoś, kto naprawdę siedzi w więzieniu. Ale Jezus wyprowadził Cię z więzienia. On otworzył drzwi Twojego więzienia i ściągnął kajdany z Twojego życia. Oswobodził Twoje ręce i oswobodził Twoje nogi. I to ma być źródło radości. Jeśli my zaczniemy dziękować za takie rzeczy, to wszelkie inne problemy, one nie będą problemami. Zobaczysz w ogóle, jak będziesz patrzył. Wiecie, ten człowiek naprawdę ma problemy. Nie zna Jezusa i patrzy na swoje życie z perspektywy ziemi. I wiem, że jest mu źle. I wiem, że jest mu źle. Ale my, na cokolwiek przychodzi do naszego życia, mamy patrzeć z perspektywy tronu. Wiecie, jak lecisz samolotem i oglądasz w ogóle ziemię, ja na przykład tak sobie często patrzę i tak mówię, kurczę, i od razu mi się takie słowo przypomina, Boże, kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Wiecie, w ogóle człowiek patrzy na tą perspektywę w ogóle tych maleńkich światełek, a jednak tam jest tyle żyjących istot. Bóg Cię nie zostawił w ogóle, rozumiecie? On Cię nie zostawił. On jest cały czas z Tobą. Z góry patrz na wszystko. Nie daj się. Nie daj się i z góry patrz na wszystko. I to jest ta pierwsza rzecz, ona jest bardzo ważna. Kiedy będziecie ją wprowadzać do swojego życia, kiedy będziesz do każdego problemu podchodził z perspektywy zarządu i tronu, panowania i władzy w Chrystusie, to zobaczysz, że wiele rzeczy od Ciebie odpadnie. Kiedy będziesz rozważał życie Jezusa i to, co Ty możesz w ogóle w Nim, w Chrystusie, mogę wszystko. Rozumiecie? To zobaczysz, że w ogóle zobaczysz, że jesteś tak naprawdę człowiekiem bez problemów.
bo to jest ważne, ale żeby tego doświadczyć, trzeba troszkę poćwiczyć. Trzeba poćwiczyć troszkę. Wiecie, jak jest. Niektórzy chodzicie na siłownię. Wiecie, jak jest. Dochodzi się do pewnego momentu i chce się zerwać z tej siłowni. Jest jakiś ból, coś boli i natychmiast człowiek w ogóle chce uciec. Ale można przejść pewien próg. Można przejść pewien próg bólu i pójść dalej. Za tym bólem jest kolejna wolność. Nie daj się. I drugą rzeczą, to jest, druga jest bardziej śmieszna, to jest proste komunikowanie się z Bogiem. Proste i szczere komunikowanie się z Bogiem. Kiedy przyglądam się na relacje w Kościele i widzę, jak ludzie się ze sobą komunikują, to śmiać mi się chce. Kiedy patrzę na nieme komunikacje, to również chce mi się śmiać. Wczoraj siedziałyśmy z mamą, jadłyśmy sobie obiad i przed chwilą on na szkody. I na parapecie stała taka patera i w niej leżały mandarynki. A to jest jego miejsce posiadówki wtedy, kiedy my jemy. I on przychodzi, wiecie, no i stoi na czterech i patrzy się na mnie. Wiecie, ja mogę zaakceptować jedną niemą formę kontaktu z kotem. Rozumiecie? W ogóle jest jedna niema forma kontaktu ze zwierzęciem. Ale my ludzie musimy się komunikować w ogóle, tak? Musimy mówić do siebie. Musimy po prostu do siebie mówić. Skąd biorą się czary w Kościele i manipulacja? Z braku komunikacji lub ze złej komunikacji. Chciałabym was dzisiaj rozkomplikować. Jesteśmy w tak mega prawdziwym Kościele i mamy mieć ze sobą mega prawdziwe relacje. Rozumiecie? Tu nie ma w ogóle, że on nie chce, a ona chce. Jak on nie chce, a ona chce, to nic z tego nie wyjdzie. Zapisałam sobie, że po pierwsze, żeby mieć szczerą komunikację z człowiekiem, to po pierwsze, primo, najpierw ta szczera komunikacja musi być z Bogiem. Żeby szczera komunikacja była z człowiekiem, to najpierw musi być szczera komunikacja z Bogiem. To jest po pierwsze. Po drugie, odnośnie twojej relacji z Bogiem. Kiedy przychodzisz do Niego, kiedy masz z Nim relację, to nazywasz rzeczy po imieniu. Gerd w swoim świadectwie mówił o grzechu. Ja pamiętam, jak szłam do pierwszej Komunii Świętej i wiecie, no, każdy tam musiał iść i nauczyć się tej spowiedzi i tak dalej. A ja w ogóle mnie nikt nie wytłumaczył, co to grzech, bo chyba nikomu nie tłumaczyli, co to grzech, ale trzeba było iść normalnie do spowiedzi, trzeba było się wyspowiadać z jakichś grzechów. Ja miałam trzy notorycznie te same. Oczywiście kłamałam, bo ja nie wiedziałam, co to jest grzech, więc miałam trzy główne grzechy, które mówiłam cały czas. Potem to już tylko tak w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ja tylko się proszę, żeby ksiądz był inny, bo ja ciągle mam to samo, jak mi zwrócił uwagę. I miałam trzy grzechy. Paliłam papierosy, nie paliłam, bo byłam za mała. Ciągnęłam siostrę za włosy i przeklinałam. Ja tego chyba nigdy nie zapomnę. Paliłam, przeklinałam i ciągnęłam siostrę za włosy. Więcej grzechów już nie pamiętam. Rozumiecie? I często tak wygląda ludzka relacja z Bogiem. Paliłam, ciągnąłem za włosy, krzyczałem, byłem niegrzeczny, o później już będę grzeczny. To nie jest relacja. To nie jest relacja. Relacja z Bogiem, ona musi być primo, pominąwszy wszystkie kazania, które znacie. Zapomnijcie o nich na razie. Ona musi być szczera. Musi być szczera. Kradnę, to znaczy, że jestem złodziej. Puszczam się na boki, to znaczy, że jestem prostytutka. Rozumiecie? Tego się nie nazywa inaczej. Gdyż Bóg jest prawdą i w prawdzie się z nami komunikuje, no nie inaczej. Wiecie, to tak jak Artur mówi, że często chyba aniołowie zakrywają w ogóle twarze i w ogóle się śmieją. O co w ogóle chodzi? Znaczy tak chyba można, ale z drugiej strony mi się wydaje, że wolność do życia człowieka nie przychodzi. Niby można, a z drugiej strony takie pytanie, ale po co? Po co w ogóle mówić do Boga inaczej, niż w ogóle jest? Jeśli jest tak, to nazywaj rzeczy po imieniu. Trzy. Za twoją relację z Bogiem odpowiedzialny jesteś ty, nie Bóg.
Często słyszę, zostawiłem to Bogu. Ja mówię, to już runęło wszystko w gruzach. To już nie macie relacji i nie będziecie jej mieli. Nie czekamy na impuls. W nas jest impuls. W Tobie zamieszkał Bóg przez Ducha Świętego. To Ty jesteś odpowiedzialny za Twoją relację z Bogiem. Żaden człowiek za nią nie jest odpowiedzialny. Zobaczcie. Mamy Kościół, mamy uwielbienie, mamy kapłanów, jest uwielbienie. Zobaczcie, bo to trzeba w ogóle to zobaczyć. I tak fajnie to obejrzeć sobie na przykład dzisiaj. Nie ma Artura, nie leje wodą, nie modli się, nie chodzi. Jak się czujecie? W to trzeba zajrzeć. Trzeba w to zajrzeć. Bo to jest nasza relacja z Bogiem. Ja absolutnie nie mówię, że to jest złe i tego nie powtarzam, tego nie podważam. Ale chodzi o formę. Do formy jest bardzo łatwo się przyzwyczaić. Przekładamy formę. Forma jest zła. Forma jest naszym wrogiem. W formie często już nie wykrzykujemy serca do Boga, bo się przyzwyczailiśmy. Przyjdziemy podskakane, odśpiewane, wyproklamowane, wszystko zrobione, obmodlone, wieczerza, amen, do domu. Tylko pytanie, czy jakoś czuję się tak? Czy dalej mam tak ciężko w ogóle? Jak taka lokomotywa w ogóle, albo jak, nie wiem, samochód na gaz, który jest zatankowany benzyną. Rozumiecie? Za Twoją relację z Bogiem jesteś odpowiedzialny Ty. Dynamika tej relacji zależy od Ciebie. Ona od Ciebie zależy. Często ludzie mówią, bo często ludzie chcą mieć taką też relację z Bogiem niemą. To też nie działa. Często ludzie mówią, a wiesz, Pan wie. Ale Pan to w ogóle wszystko wie. Pan wie, ile masz włosów na głowie. A propos tych, co mają duże włosy. Pan wie nawet, ile masz włosów na głowie. To nie działa ta niema relacja. Wiecie, co jest w tych niemych relacjach? Czary i manipulacja. Tam w ogóle, wiesz, a nie powie, niech się domyśli. I tu jest właśnie, jak mamy taką postawę, tak? No to jest w ogóle jaki Bóg? Komunikuj się z tym Bogiem, komunikuj się z Nim w szczery sposób. W szczery. Kiedy ja rozważam życie Jezusa, to ja widzę, że On cały czas składa odpowiedzialność na człowieka. Cały czas. W różnych sytuacjach. Nawet kiedy powiedział, że kiedy uwierzysz we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Twojego popłyną rzeki wody żywej. Więc aby popłynęły rzeki wody żywej, musisz uwierzyć w Jezusa, jak powiada Pismo. Jezus cały czas składa odpowiedzialność na człowieka. A ludzie, kiedy to słyszą, to dlaczego znowu wszystko na mnie? To chodzi o relacje. Rozumiecie? To chodzi o relacje. Tak jak do tanga trzeba Twojego, tak? Tak? Do relacji również. W relacji z Bogiem nie działa forma. I teraz posłuchajcie, uważam, że w ogóle tu bym chciała troszkę więcej powiedzieć. Jeżeli narzuciliście sobie jakąkolwiek formę, z której nie płynie życie, to zrezygnuj z tego. Zrezygnuj z tego. Wiecie, ja uczę Sarę i oprócz tego mam jeszcze inne obowiązki. I naprawdę jestem człowiekiem dyscypliny. Nie wstaję, kiedy chcę. Mam w ogóle rozpisany plan dnia na kartce. Aczkolwiek wyznaję tą zasadę, że życie na kartce się nie rozpisze. Z drugiej jednak strony, gdybym nie miała tego planu rozpisanego, tak, jest taka opcja, że mogłabym się troszkę pogubić. Mam bardzo dużo obowiązków. Nie mówię, że forma w jakiejkolwiek, jak gdyby, że forma w ogóle, bo ponieważ kiedy nie robimy jakiegoś planu, to możemy się pogubić. Kiedy jest dużo rzeczy do zrobienia, to na jakimś odcinku, dopóki nie nauczysz się dyscypliny, dobrze jest sobie w ogóle porozpisywać rzeczy na kartce, rzeczy ważne, rzeczy istotne. One są mega ważne, są bardzo ważne rzeczy.
Często jest tak, że są w Kościele mamy, jesteście mamami, jesteście żonami. Nie możecie się katować kilkugodzinnymi modlitwami, przepraszam, że to mówię, ponieważ primo jesteście mamami i żonami. Tu nie działa, wiecie, że my za drzwiami, komora, tak? Bo dziecko krzyczy w ogóle i chce jeść na przykład. Kiedy ja urodziłam Sarę, to mi moje życie modlitewne runęło, ponieważ ja miałam komorę, ja miałam swój czas. Ja miałam zaplanowany swój czas z Bogiem. Ale kiedy urodziłam Sarę i Sara nie spała prawie 2 lata i cały czas leżała przy piersi, cały czas chciała jeść, wiecie, to ja w ogóle mówię, co teraz? Co teraz robić? Czyli co? Czyli Boga teraz nie ma w moim życiu? Ja się teraz będę rozwijała i dostaję słowo od Boga. Wzywaj mojego imienia na każdym miejscu, w którym jesteś. Czy było mi łatwo? Czy od razu zaufałam w to? Nie, bo się przyzwyczaiłam do formy. Bo się zamykałam, miałam ciszę, zasłaniałam sobie rolety, wszystko sobie posprzątałam, nic mnie nie dekoncentrowało. A teraz nagle, wiecie, Sara krzyczy, kupę robi, w ogóle jest rwetes, a ja w tym wszystkim mam przebywać z Bogiem. Rozumiecie? Ale się tego nauczyłam. Nauczyłam się tego. Nauczyłam się w ogóle czerpać Boga z rzeczywistości. Bo w ogóle obejrzyj swoje życie modlitewne. Jeśli ono ci nie przynosi wiele dobrego, to musisz go zmienić. To musisz go zmienić. Przestań czytać Biblię na tydzień czasu. Nie czytaj Biblii. Zobacz, jak się będziesz czuł. Ja nie czytam Biblii. Czytam. Ale nie tak często, jak wy niektórzy. Forma jest naszym wrogiem. Kiedy odrabiam starą historię i mówię, Duchu Święty, teraz będę spędzała 8 godzin przy historii. Mów do mnie. I czytam o Solidarności. I czytam o Piłsudskim. I Bóg do mnie mówi. I Bóg mi pokazuje przywódców. I ja sobie tam w głowie różne rzeczy sobie układam. I w ogóle i Duch Święty do mnie mówi. I nie mam takiego czasu, wiecie, w imię Ojca i Syna za drzwiami, Biblia zeszyt. Nie mam tak. Jak tak mam, to dziękuję za to Bogu, a jak nie mam, to czerpię tego Boga z rzeczywistości. Rozumiecie? W ogóle oddycham Nim. Idę do sklepu i w ogóle Nim oddycham. W ogóle, Boże, przejawiłeś się wspaniale w rzeczywistości. Za moimi oknami są koźki na drzewach. Rozumiem, to taka prostota. Wiecie, o co chodzi, co wam chcę przekazać? Forma jest twoim wrogiem. Prosto komunikuj się z Bogiem. Prosto, szczerze. Zrewiduj swoje życie modlitewne. Zrewiduj to, w ogóle zajrzyj tam. Wiecie, ludzie nie chcą tego robić, ponieważ przyzwyczajają, jakieś tam przyzwyczajenie. I to jest a propos szczerej relacji z Bogiem. Szczerej komunikacji. A teraz wam powiem kilka rzeczy na temat szczerej komunikacji między sobą. To są też między innymi, uważam, ważne rzeczy. W ogóle jak, powiem wam tak, jeśli wprowadzimy wszyscy te rzeczy do życia, unikniemy wielu problemów. Primo, nie czcimy problemów, tak? Patrzymy na nie z perspektywy tego. Prosto i szczerze komunikujemy się z Bogiem. I prosto i szczerze komunikujemy się z drugim człowiekiem. Uważam, że to jest troszkę trudniejsze. Jak to pierwsze zostanie zrobione prawidłowo, to ta prosta komunikacja z człowiekiem, ona już będzie łatwiejsza. Ja w ogóle miałam taki problem z prostą komunikacją z moim mężem. Kurczę. No nie powiem to, no. Zdziwię. A tam miałam sen. A to coś przeczytałam. Rozumiecie? Cały czas się zdziwia w ogóle. Nie powiem prawdy. W ogóle trzeba się na tym, trzeba w ogóle złapać się na tym. A ja tak nie chcę. A jestem taka. I chcę właśnie mówić tak, a nie inaczej. Prosto. Bo to uwalnia mnie.
Czyli w ogóle ja dbam o siebie. To nie jest tak, że ja moją wolnością mam zabić kogoś, tak? W ogóle nie o to chodzi. Ale w ogóle dbam o mój rozwój. Ja już nie chcę, żeby kiedykolwiek diabeł z uwagi na lekceważenie prostych rzeczy pozakładał kajdany na moje życie. Ponieważ ja wiem, co to znaczy żyć w kajdanach. Ja byłam naprawdę zniewolonym człowiekiem. Byłam zniewolona. Ja nie wiem, czy ktokolwiek z was był tak zniewolony jak ja. Proste i szczere komunikowanie się z drugim człowiekiem. Problemy narastają przez brak prostego komunikowania. Czary i manipulacje powstają przez brak komunikacji i niedopowiedzianych rzeczy. Niedopowiedzianych. A bo ona mi tam powiedziała. Ja mówię, ale powiedziała. Nie, dorobiłeś to. On mi powiedział, on mi obiecał. Nie, dorobiłeś. Mogę być do końca szczery? A propos damsko-męskich relacji, wiecie, jest wielu kawalerów i wiele panie, no. Mężczyźni. Kobiety troszkę inaczej myślą. Kobiety mają troszeczkę inne takie pudełeczka w głowie. Ja już teraz tak nie mam, bo mam męża i jestem zaspokojona i nie szukam faceta. Ale kiedy na przykład nie określa się swojego stanowiska wobec jakiejś kobiety, a się ją notorycznie na przykład podwozi samochodem. Mąż! Rozumiecie? O mąż! Mąż! A ty mówisz, no nie, nie mąż. I w ogóle o co chodzi? Tu się kłania ta prosta komunikacja. Musi być prosta komunikacja. Tu nie jest nikt lepszy, ani nie jest nikt gorszy. Kobieta jest zupełnie inaczej skonstruowana. Zupełnie. A mężczyzna inaczej. Mężczyzna jest zawsze gotowy do boju, bynajmniej mój mąż. Zawsze ma ochotę, zawsze jest gotowy, w każdych warunkach, w każdych okolicznościach. A ty co? Ja? Ja nie. A ja na razie chcę potęczyć. Rozumiecie? Taka jest różnica między kobietą a mężczyzną. O tym się nie mówi w kościołach. O, właśnie się mówi tak. Oto Słowo Boże, bo pokój będzie dzięki. Na cholera nam to. My potrzebujemy żyć. My potrzebujemy mieć narzędzia konkretne w rękach, aby żyć. Posłuchajcie, te proste komunikowanie się ze sobą, ono nam życie ułatwi. Ono nam naprawdę ułatwi życie. Kiedy w ogóle nie mamy wobec siebie poważnych zamiarów, tak? A spotykamy się i jesteśmy gdzieś w jakich okolicznościach i spędzamy ze sobą dużo czasu i widzisz, że w ogóle już gdzieś jakaś dziewczyna, ona się tobą interesuje więcej niż powinna, to w ogóle powiedz, hej, nie szukam żony, w ogóle wyśpiewaj jej to w miłosnej jakimś przekazie, nie wiem, jakkolwiek, ale nie zostawiać tych rzeczy niewyjaśnionych. To te niewyjaśnione rzeczy tworzą problemy, wiecie. Kiedy diabeł przychodzi, obciąża, wtedy, kiedy rzeczy są niewyjaśnione, a wtedy, kiedy rzeczy są wysunięte o tak, zostały pokazane, to już nie ma o czym gadać. Wszystko już jest jawne. Już zostało powiedziane i już jest jawne. Kiedy mam komunikować te proste rzeczy? Ludzie od razu mówią słowo. W Słowie Bożym jest napisane, że jest dobry czas i dobra pora. Ja mówię, to odnośnie innych rzeczy, to kiedy indziej. Ale jeśli to dotyczy twojej codzienności, spraw związanych z pieniędzmi, spraw relacyjnych, damsko-męskich, to trzeba te rzeczy komunikować natychmiast. Tutaj nie ma tej zasady, że dobre jest słowo w odpowiednim czasie. Rozumiecie? Ponieważ można się wkręcić i kiedy się rzeczy nie powyjaśnia, to narastają problemy. Potem są jakieś takie niechęci. On jakiś taki dziwny. On nie jest dziwny, on jest normalny, tylko ty z nim nie gadasz. Ona jakaś taka w ogóle nie ma, chodzi w ogóle. Pogadajcie. Wiecie, że Bóg nas traktuje jak dorosłych i my siebie też musimy traktować jak dorosłych. A z drugiej strony jest taka tendencja, żeby się traktować jak dzieci.
Nie trzeba, w ogóle możemy się traktować jak dorośli. Rozumiem, to w ogóle to właśnie jest dom, to jest miłość. Ja w ogóle uważam, że taka jest miłość. Nie wszystkie rozmowy, one będą gdzieś łatwe, ale trzeba się komunikować. Ta prosta komunikacja, która została tak zachwiana, często ludzie mówią, o, trzeba się modlić, modlić się trzeba. Ja mówię, modlimy się. Ja nie wiem, czy ktoś się tyle modli, co my się tu modlimy. My się modlimy bardzo dużo. Krzyczymy, piewamy, proklamujemy, ogłaszamy, nakazujemy. Bardzo dużo się modlimy. Ale nie możemy w ogóle pominąć komunikacji. Wiecie, a to takie w ogóle, niech się domyśli. To czary, czary. To są czary. Kiedy mamy tę postawę, że niech on się domyśli, to już wiedz, że czarujesz. Może nieświadomie, ale czarujesz. Musi być prosta w ogóle komunikacja. Rozumiecie? Ja to w ogóle na przykład Arturowi, chociaż w ogóle Artur mój jest samodzielnym facetem. Sam się ubiera, sam się myje, sam robi zakupy, potrafi gotować. W ogóle wszystko robi sam. Z różnymi wyjątkami, ale generalnie jest samodzielny. Ale kiedy na przykład chcę, aby poszedł zrobić jakieś zakupy i chcę na przykład jakąś część kurczaka i myślę o piersi, to nie powiem do niego kup kurczaka, bo nóż widelec przyniesie mi korpus. Więc mówię, chcę pierś. Pierś z kurczaka. Rozumiecie? To w ogóle to jest taka komunikacja prosta. Ona musi być. Ludzie nie lubią tego. Wiecie? A powiem wam, że jeśli będzie ta prosta komunikacja i rzeczy będziemy nazywać po imieniu, rozumiecie, w ogóle to się nie ma co w ogóle obrażać, nie ma co się gniewać. Tak jest, kiedy nie będziemy tego robić, to diabeł w ogóle będzie powodował, że będą narastały jakieś w ogóle niechęci jeden do drugiego. Jedna rzecz niewyjaśniona, druga rzecz niewyjaśniona, już jakiś mur, już jakaś blokada. Potem ja w ogóle wierzę, że potem przychodzą demony. Bo potem demony przychodzą na niewyjaśnione rzeczy, na jakieś w ogóle też złe przeżycia, przychodzą w ogóle siły demoniczne i potem często trzeba się uwalniać. A więc kiedy mówimy szczerze i prosto, kiedy komunikujemy te rzeczy, zawsze wtedy, kiedy to dotyczy twojej codzienności, nie pozwól, a propos tamtego tematu też, ale i tego, nie pozwól, aby diabeł ukradł tobie radość z codziennego chodzenia z Bogiem. Rozumiecie? My mamy się w ogóle radować, że mamy życie. Świat. Zobaczcie, to jest takie bardzo proste. Świat jest zdepresjonowany. Świat ma depresję, ponieważ nie poznał Zbawiciela. A presja jest coraz większa, ponieważ czasy są ostateczne. I kiedy Kościół jest również zdepresjonowany i taki zdepresjonowany idzie do świata, to nie działa. To nie działają takie rzeczy. A z drugiej też strony nie można wszystkiego zwalić na diabła. Kiedyś ktoś powiedział, że w ogóle diabeł siedzi. Mówi, nie, wszystko na mnie zwalili. Jak coś zginie, to ja. Coś zeżarli, to ja. W ogóle cały czas ja, wszystko na mnie i tylko ja. I tak mam się, w piekle skończę. To my jesteśmy odpowiedzialni za komunikację. Komunikacja. Tu trzeba się komunikować, a nie modlić. Wiecie, więcej trzeba mówić do siebie w ogóle. Nie tajcie różnych rzeczy. Masz coś do kogoś, idź, powiedz. Wyjaśnijcie sobie, powiedzcie sobie w ogóle. Proste muszą być w ogóle, wiecie, proste rzeczy. Co ma być też w tych relacjach ważne, o co trzeba dbać? Aby nikomu nic winnym nie być. To jest ważne w ogóle, żeby ta wiarygodność między nami, ona rosła, tak? Trzeba dbać o to, aby nic nie być sobie winnym, żeby się nawzajem nie wykorzystywać. Ale to już Artur w zeszłym tygodniu głosił o tym. A więc wszelki domysł to są czary. Wiecie, no bardzo łatwo mieć focha i powiedzieć, nie powiem. Z Bogiem chodzi, niech się domyśli. To klasyka. Nie powiem, przecież Ducha Świętego ma. Niech mu Duch objawi. Poczekaj. Zanim mu Duch objawi, to przyjdzie taka plaga i na ciebie, i na niego. Rozumiesz? Że obydwoje będziecie do uwolnienia. W ogóle trzeba powiedzieć.
komunikujmy te rzeczy. Przyjaciele, ustanówcie te rzeczy jako priorytety w swoim życiu. Nie czcijcie problemów, ponieważ w taki sposób czci się diabła. A więc potencjał piekła przychodzi do życia. Mamy czcić Boga, aby potencjał nieba przychodził do nas. Prosta i szczera komunikacja z Bogiem. Nie na domysł, choć Bóg wszystko wie. Nie, w ogóle nie zwalaj tej odpowiedzialności, relacji twojej z Bogiem na kogoś. To ty jesteś odpowiedzialny za relację z Bogiem. I też mniej prostą komunikację z drugim człowiekiem. Nałóż się. Wiecie, tutaj się będą kłaniały w ogóle zmiany, bo to trzeba się zmieniać, żeby się szczerze komunikować, mówić do siebie szczerze, tak? To trzeba się tego nauczyć. I to są rzeczy, które jeśli będą ustanowione jako priorytety w życiu, gwarantuję wam, że wiele rzeczy odpadnie. Odpadnie wiele rzeczy. Wiecie, że nie musimy tak dużo... Wiecie, dlaczego się gromi diabła? Gromi się diabła, bo jest taka potrzeba. Związuje się siły demoniczne, bo jest taka potrzeba. Byśmy byli arogantami, gdybyśmy tego nie robili, byśmy pozwalali diabłu się panoszyć. Ale tak naprawdę można uczynić go bestię bezrobotnym. Czyli można się wziąć za te rzeczy, wprowadzić je do swojego życia i nigdy o nich nie zapomnieć. I nigdy ich nie puścić ze swojej ręki. Amen. Amen. Z mojej strony to jest wszystko. Teraz ogłoszę.